ja nie potrafię powiedzieć, co jest dla mnie ciekawsze, czy duże miasto jest ciekawsze, czy małe miasto jest ciekawsze. Ciekawa jest historia, która przychodzi mi do głowy. Trochę myślałem o mieście, które sobie wymyśliłem sam w głowie i trochę je skonstruowałem z różnych miejsc, które były dla mnie bliskie, właśnie Szczytno, Nidzica, Wielbark, ale też, nie wiem, Dobre Miasto i tak dalej. Trochę taką wyobrażoną, że powiem górnolotnie, folknerowską przestrzeń najpierw sobie wyśniłem i potem zacząłem dokładać do niej elementy z miejsc, w których się wychowałem i które znam. Pisarze to są nudni ludzie prowadzący nudne życie, nie? Są tacy autorzy, którzy sobie dopisują jakieś tam rzeczy, tam jeden strzela, drugi tam gdzieś pojedzie, nie? Trzeci coś, nie wiem, ale ja naprawdę nie mam takiej wartości dodanej w swoim życiu. Obraz człowieka walącego w komputer nie jest interesujący, a ja tym jestem na co dzień, jestem facetem walącym w komputer, no. Nie wiem, czy gdybym walił w niego na przykład od 14 do 21, to czy to jest ciekawsze, gdybym walił w niego od 10 do 19, to jest jak biurowa praca, tak? No czasami muszę, praca scenariuszowa polega na tym, że muszę wyjść z domu i spotkać się z kimś i iść na jakieś spotkanie, bo to jest często praca w zespole, więc jakby jest taka praca zespołowa, że na przykład siedzi się w parę osób i się wymyśla jakieś rzeczy, no to, ale to też nie jest ciekawe, bo to jest po prostu siedzą trzy osoby na kanapie, coś wymyślają, przez pierwsze 2 godziny to w ogóle gadają jakieś pierdoła, bo się nie potrafią skupić. Każdy wypije po 10 kaw, zje ze 3 kanapki, po prostu sprawdzi 40 razy Facebooka, dobra, i w końcu może jakiś tam jest pomysł, to popracujemy. No. To jest naprawdę, nie ma w tym nic ciekawego. Na pewno mam w planach dalej pisać, aktualnie jestem w dużych projektach scenariuszowych. Na pewno tak będzie przez najbliższy rok, może nawet trochę dłużej. Chciałbym zacząć pisać w następnym roku następną powieść, ale ten pomysł jest tak jeszcze, że tak powiem, wczesny, że jeszcze może się zmienić 20 razy, nie ma sensu o nim chyba na razie mówić.